niestety ostatnio we Francji nie udało mi się tej kwalifikacji zdobyć. No chciałam nawet teraz w eliminacjach pobiec na wynik, ale niestety wczoraj podkręciłam kostkę i wstrzymałam się jeszcze z tą decyzją. No i zobaczymy, jutro się wszystko rozegra, no ale no, był to dla mnie mocny wstrząs i będę się starać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja zawsze liczę się z konkurentkami, także nigdy tego nie lekceważę, zawsze się tak samo stresuję. Może tym razem troszeczkę mniej, ale mimo wszystko teraz z tą stopą wyniku problem i równo wszystkich traktuję, bo ja sama też na mnie nikt nie patrzył w Lublinie i jednak wyskoczyłam. Także też zawsze patrzę na to z tej strony, że no dziewczyny też mogły się bardzo dobrze przygotować, tylko wiadomo, jak to w hali jest krótki sezon i nie każdy zdąży zawsze zrobić wynik przed Mistrzostwami Polski. No w hali nie jestem obiegana, a chciałabym zobaczyć, jak to jest na Mistrzostwach Europy. No mam nadzieję, że uda się jutro jeszcze powalczyć o to, ale to no, wszystko wyjdzie w praniu, że tak powiem.